tak zwracam się do pana burmistrza w sprawie zbudowania nowego śmietnika przy ulicy Sikorskiego, przy Sikorskiego, przy bloku przy Piątce. Tam jest śmietnik, jest tam agregat i w rozmowie z panem prezesem, pan prezes mówił, że ten śmietnik musi być przeniesiony w inne miejsce, ale po prostu spółdzielnia nie ma takiego miejsca, żeby wybudować ten nowy śmietnik na swoim terenie, tak? Więc może zwracam się z prośbą do pana burmistrza, do władz, może byśmy mogli pomóc w pozyskaniu nowego miejsca i wybudowaniu takiego śmietnika, bo ten śmietnik przy Piątce to po prostu jest tragiczny. Analizowaliśmy z prezesem tą sytuację i jest tam problem, ponieważ tam, gdzie prezes chce, nie można postawić, bo przebiega linia energetyczna, tak? A przełożenie linii energetycznej, jak prezes by chce ją przełożyć, to proszę bardzo, bo koszt takiego śmietnika będzie trzykrotnie wyższy niż koszt, bo przełożenie linii energetycznej to koszt przekraczający dwukrotnie koszt budowy śmietnika, tak? I poza tym to my tam już ziemi dalej nie mamy, tak? Bo mamy daleko. A prezesowi chodzi o to, żeby ten śmietnik, on chciał lokalizować go, jakby wejść na stadion, tak? Czyli i tam od szczytu można by było ewentualnie tak myśleć o tym, ale jak przeanalizowaliśmy potem wszystkie media, które lecą, to niestety się okazuje, że tam jest linia energetyczna i innego miejsca ja nie widzę. Jak prezes znajdzie jakieś rozsądne miejsce, które nam nie będzie kolidować, to nie ma sprawy. My pójdziemy na ustępstwa, tak? Czy przekażemy użytkowanie, czy zarząd trwały ten kawałek ziemi, przecież to jest tam 5×5 metrów, czy na 10×10 metrów, nie ma problemu. Dogadamy się, natomiast nie musi stanąć taką ziemię, bo jak tam szukaliśmy i w tym miejscu, gdzie prezes chciał, no sam widział prezes, że nie da się, bo ja już wstępnie nawet, wiesz, to tam od szczytu, nie by było, to się nie kolidowałoby, to jakby wygrodziłoby się ten kawałek, nie byłoby problemu, ewentualnie jakieś tam ogrodzenie po prostu z betonowe, czy jakieś ładne estetyczne, ale niestety linia energetyczna jest w ziemi, tak, sam obok naszego ogrodzenia i się nie da. Ja wiem, jaki to problem, bo ja mam wspólnoty, tam miejsce jest, tylko tam jest, ja powiem pani, jak to jest, bo ja miałem to samo ze wspólnotami, przecież my nie mogliśmy postawić miejsca groma, a nie można postawić pomnika, bo pomnika też nie można, ale to jest inny temat, problemy mamy. Więc każdy chce ten śmietnik, tylko każdy chce pod sąsiada bloku, tak, a nie pod moim. Bo no czemu pod moim blokiem, nie? Dlaczego oni mają pod moim blokiem? No my wzięliśmy normalnie, rozmierzyliśmy odległości między dwoma blokami i przy protestach jednej i drugiej strony postawiliśmy śmietnik. No i nosu, tak? Bo każdy chciał przesunąć ten śmietnik pod blok sąsiada, nie mógł, nie? No to tak się też nie da, bo muszą ludzie zrozumieć, że żyjemy. Prawda jest też taka, że ówczesne budownictwo w Kolnie było tak spółdzielnie skonstruowane, że ona ścisła bardzo, tak? Mało przestrzeni między budynkami wielorodzinnymi, no i problemy się nawarstwiają, nie? Chociaż mówiąc prawdę, tam nie jest miejsce na budynku, bo psuje się jakby widok, albo przesuwa się bliżej jednego bloku, nie? Ale jeżeli prezes by znalazł takie miejsce na naszym gruncie, które nam nie koliduje, nie ma żadnych problemów, już praktycznie mieliśmy te miejsce, tylko mówię, po analizie się okazało, że przewód energetyczny jest przy tym, no, przełożyć to linię, to jest ogromny koszt.